Proszę Państwa, dzisiaj naprawdę rekordowa ilość osób w naszym salonie, dlatego że jest tutaj ekipa i oprócz niej jest Nowciaks, jest Piotrullo, jest Karol, jest Czech, jest Matus, jest Patecki, no i my jesteśmy. Witamy ślicznie, witamy ślicznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku gramy po raz trzeci już w mafię. Tylko będzie więcej osób, więc będzie naprawdę mega ciekawie. I co? Subskrybujcie kanał, chcecie więcej mafii i zostawiajcie łapę w górę, 80 tysięcy, będzie kolejny odcinek. Też piszcie w komentarzach, jak chcecie, ale pod ostatnimi odcinkami daliście znać, że właśnie to wam się podoba, więc proszę bardzo, jesteśmy w większym składzie. Szybkie omówienie zasad, w jakimś takim szybkie mega skrócie. Mamy dwie drużyny. Jedną jest mafia, drugą są mieszkańcy. Możemy powiedzieć, że w nocy panuje mafia, a w dzień mieszkańcy próbują się jej pozbyć za pomocą głosu. Mafia w nocy wskazuje osobę, którą chce wyeliminować, aby pozbyć się mieszkańców. Mamy jeszcze kilka dodatkowych postaci, które pomagają w tym przypadku tylko i wyłącznie mieszkańcom. I je zaraz poznacie po prostu, tak, nie? Poznacie je zaraz. No a jak chcecie po prostu zobaczyć tak dokładnie zasady, to w pierwszym odcinku z mafii były one najlepiej wytłumaczone. Ogólnie w skrócie, takim największym, chodzi o to: mafia ma wyeliminować miasto, a miasto ma się domyślić, kto kłamie i jest tak naprawdę z mafii. Bo miasto oczywiście nie wie, kto jest z mafii. Zobaczycie, o co chodzi w trakcie gry. Myślę, że to jest proste do ogarnięcia. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Przed przedstawieniem postaci Łuki rozda nam karty, dowiemy się, kim jesteśmy, a zaraz będziemy albo ściemniać, albo mówić prawdę. No bierzcie, patrz, ja nie patrzę. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, że jesteście tutaj ze mną, ale niestety mam złe wieści. W mieście panuje gang. Co gorsza... Gang 215. Być może. Aczkolwiek troszeczkę martwi mnie to, że jesteś tak już głęboko w wiedzy o nich. Wśród nas są członkowie tego gangu. Chciałbym, abyśmy wspólnie pozbyli się tego zła z naszego miasta. Bardzo proszę, ze względu na to, że ja wiem, że na co dzień mijamy się gdzieś na ulicy, ale nie wszyscy wiedzą, kto zajmuje się czym w mieście, abyście opowiedzieli, jaka z was trzeba funkcja w mieście. Ja jestem właścicielem klubu z kryglami. Majka, że sobie wpada i gra. Tak, to tyle w sumie, no. Rozrywka dla wszystkich. A ja jestem barmanką w swoim klubie. Mówię. No. Ja jestem natomiast skromnym licealistą i się uczę do matury. Ja natomiast jestem ulicznym raperem. Ja jestem stolarzem i produkuję meble. Ja ogólnie jestem kelnerem w klubie u kolegi. Sprzątam, zamiatam, podaję drinki. Czasem zagram. Czasem się zagram. Ja pracuję na farmie i hoduję kozy. Tam Mike też często. Na nagrywki. Ja hoduję egzotyczne zwierzęta. A ja w fabryce tworzę kręgle do właśnie kręgielni Mateusza. A ja projektuję ubrania, bieliznę i stroje kąpielowe. Ja jestem listonoszem, wasze żonki mnie pewnie znają. Ja jestem organizatorem imprez okolicznościowych. Ja jestem wędkarzem i łowię ryby. Bardzo się cieszę i widzę, że jest taka atmosfera podniosła i radosna, ale późno się zrobiło. Więc no, wracajcie do domu i chodźmy. W mieście zapanowała noc. Noc to dobry czas dla gangu. Wtedy łatwiej przejąć kontrolę nad miastem. Bardzo proszę, aby przebudził się ochroniarz. Ochroniarzu, wskaż proszę osobę, która tej nocy nie zostanie zabita przez mafię. Zaśnij proszę. Bardzo proszę, aby przebudziła się mafia. Wskażcie osobę, która ma zostać zlikwidowana. Dziękuję. Mafia zasypia. Niech przebudzi się komisarz. Komisarzu, o kim prawdę chciałbyś poznać? A teraz niech przebudzi się sędzia. Na kogo chciałbyś oddać dodatkowy głos w przyszłym głosowaniu? Dziękuję. Nastał dzień! To była długa noc, dużo się działo, ale ochrona zrobiła swoje. Tej nocy nikt nie zginął. Na pewno czeka obronienie. Także jak widzieliście, w nocy pojawiły się kilka nowych postaci. Była to mafia, już wiecie, kto nią jest. Był też sędzia, wiecie, co on robi, może oddać głos w głosowaniu, które zaraz będzie. Był też komisarz, on może wskazać na kogoś i dowiedzieć się, czy na przykład taki Patecki jest kanciarzem, czy jednak jest porządnym obywatelem. Natomiast ochroniarz może ochronić kogoś i... Co też zrobił tej nocy. Co też zrobił tej nocy, dokładnie. No więc witamy serdecznie, w takim razie dzień nastał piękny. I wiemy, że on nie jest z mafii, bo na pewno celowali w niego. Założę. No, 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 no
I wiemy, kto jest. No może właśnie, może ja bym już ma pitę tego jeszcze raz. Słuchajcie, mam nietoperze. Hoduję również nietoperze. One widzą. One latają w nocy i widzą w ciemnościach i przynoszą mi czasem dużo wieści. I macie rację! Macie rację! Mafia wskazała na Czecha i nietoperze mi po prostu to powiedziały. Ja to wiem i właśnie ochroniarz ochronił go jakimś cudem. Jest niesamowity. Ten nietoperze. Ej, on się te nietoperze są naprawdę niezwykłe. Strasznie się pogubiłem. Strasznie się pogubiłem. No. Za długa to była pora. Spokojnie. Gadasz z nietoperzami? Gadasz? Jesteś niepewny, może bierzesz telefoniki. Znaczy się, że gadam z nietoperzami. Ciekawe, czy rybak gada z rybami. Ja wam muszę powiedzieć, że ostatnio u Nowakowej byłem z przesyłką. I Nowakowa mówiła, że jakiś licealista w kominiarce chodzi wieczorem po mieście. Dobra. Mamy tu jedno. Okej. Nie, że coś, ale... Nowakowa się nie mylę. Wierzę ci. Widać, że mała radek. Ale to też prawda. To było ostatnio u mnie parę razy w kręgielni i zachował się bardzo. No. Okej. Pomijając fabułę, chciałbym tylko zaznaczyć, jak często trąba z Werką się zgadzają. Tylko zaznaczam dla Lesa. Zgodziłem się z nią teraz! W ogóle! Zgodziłem się z Karolem! Dwa albo trzy razy. Cisza! Weronika, co ty? Podobno trzymasz się z kręgarzem. Ja mam swój typ. Pewna dama wybierała u mnie czarny strój na noc. Tylko tyle powiem. O, mikser ktoś tu musiał. Czy mikser chciał się przesłuchać? Coś się szczęśliwuje wyra w nocy? Wybrać dla siebie? Może akurat szłam na imprezę w tym barze. Albo umarł ci mąż. Boże. Albo umarł mi mąż. Nie jestem przekonany, że to jest trąba, bo zbyt wiele razy wspomniał o mnie. I o innych. Po prostu nie, śmieszcie mi, bo no właśnie, to ja jest... bym był znany teraz, żebyś rozstrzelił po panu Beka. No ale no, jest okej. Okay. Według mnie jest Karol albo Minimal. Okej, okay, teraz ja odsiądę. Jestem pewny. Moi drodzy, jeśli wśród nas jest jakiś może policjant z powołania, niech zapyta w nocy o mnie. Niech zapyta o mnie nietoperzy. No makowy. Ale jak coś powiedzieć? Mały Michał. Ja chciałem powiedzieć, że ten gość tutaj coś kręci. Który? Ten w różowych włosach. Zjeść się na głowie. Zrobiło się już bardzo późno. Ja sobie myślę, powiem, że ta dyskusja już nie ma sensu. Mateusz, na co pracujesz tego dnia? Ja ci mówię, że to jest ten gość. Ale patrz, ale się teraz odzwonię. Ej, wystarczy, głosowanie. To jest albo Michael, Marko. No dobra, no to zobaczysz, no, stary. Matecki. Michael. Jak patrz za dzieją. Ja Mike. Dobra. Matus, tromba. Tromba. A ja? No, czyli Karol. Dobrze, Karol. Czyli Mike ma 2, tromba ma 2. Patecki ma 3. Patecki ma 1. Nie, Patecki ma 1. I ja mam 1. Tak. No to kogo chcę wysadzić? Trąbę czy Mike? Trzy. No. I trąba i Mike mnie jakby wskazali. Ale Mike zrobił to więcej razy. Nie wskazali wskazaliśmy raz z Werką i znikł. Więc ja głosuję na Mike'a, bo mnie dwa razy wskazał. Na Mike'a. Werka? Głosuję na Mike'a. Na Mike'a tak już się rozdziałować. Lecior. Nie celuj cię. Zobaczymy na Pateckiego. No Mike jest. Patecki 4. Jakie 4? Patecki ma 2. Patecki ma 2. 3. Raz, dwa. Na kogo wysłałeś? Pateckiego. Czyli Mike Grzyszy. Na pewno nie był nikim ważnym z miasta. Mieszkańca. Zasypiamy! Mike zginął, mafia zmanipulowała miasto, a okazuje się, że był zwykłym mieszkańcem. Też niższy. Bardzo proszę, aby przebudził się ochroniarz. Ochroniarzu, wskaż osobę, która przeżyje tej nocy. Dziękuję. Bardzo proszę, aby przebudziła się mafia. Zaśnijcie, bardzo proszę, aby przebudził się komisarz. Komisarzu, prawdę o kim chciałbyś poznać? Dziękuję. A teraz niech przebudzi się sędzia. Na kogo przy tym głosowaniu chciałbyś oddać dodatkowy głos? Dobrze. Bardzo proszę, aby wszyscy wstali. To była długa noc, niestety. Wiedziałam, że dobra, Karol. Za długo wiedziałam. A ona mówi, pokazuje swoje to, czy nie? Nie, bo w nocy nie mówi. Niestety nie wiemy, kim była Weronika. Ale wiemy, że Karol nie jest mafią. A co zmienia mój
Ojcem. Po prostu nie ma jej. Skąd wiemy? Mówiłem, żeby nietoperze tutaj ten. Dobrze ci mówią. Co ci powiedziały nietoperze tej nocy? Mati, że Mati jest w porządku ziomkiem. Mati, trzymam z tobą sztab. Ale pan na pozytywnym głosowo. Nowakowa też wyjdzie. Pomimo tego, że trochę se tam kantuje w tym barze, to jest dobry. I teraz tak. Ja wiem. Dobrze mu z oczu patrzę, ja dostarczam. Chciałbym... Dostarczam kręgle, dostarczam. Pracuję w detalu. Nie wiem, dlaczego Karol mówi, że trąba jest okej, bo ja w poprzednim głosowaniu powiedziałem, znaczy w poprzednim rundzie powiedziałem, żeby komisarz mnie sprawdził. Bo chciałem, żeby znał prawdę, że jestem z miasta. I wydaje mi się, że trąba powiedział, że jestem z miasta, więc albo trąba jest komisarzem, ale Karol nagle powiedział, że trąba też jest okej. To było mega dziwne. Ktoś z was kłamie, ktoś z was na pewno nie jest, ale trąba ładnie to powiedział. Okej, Piotrek. Że też listonosz, jak na listonosza bardzo dużo wie. I też cały czas pomiędzy dwoma osobami sobie wybiera, także dla mnie to też podejrzane. Dobra, znaczy ja tak, ja nie wiem nic o tych nietoperzach. To są dziwne rzeczy, że on gada z nietoperzami. Mimo wszystko wolę gadać z Nowakową. Nietoperze was uratują. Jakby Nowakowa jest jak najbardziej zatwierdza działalność Mateusza. Według mnie Mateusz jest w porządku. Tyle mogę dać. Nowakowej to nie ma, więc bardzo proszę Mateusz, to wygląda jak jakiś sojusz. Karol jest bardzo w porządku człowiekiem. Wierzę, że ma dobre intencje w naszym mieście. No nasz Karol jest stanąć, tak? A, nigdy nie ja. Nigdy nikogo nie szukał. Ty też jesteś dobrym człowiekiem. A ja jestem towarzyszami. Ja mam w domu węża i nie zbyłem Ciebie. I wiem, że jesteś dobry. Za to Czech jest bardzo niepewny. Ja nie mam żadnych złych intencji, ja tylko biorę i hoduję kozy. Ja chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. A może to kozy z dynamitem, takie wiesz. Dobrze. Warto przypomnieć słowa Nowakowej, bo zapomnieliśmy o pewnym licealiście. Tak. Jakby przetrwał nasz atak... Dobra. Właśnie, w ogóle mogę powiedzieć jedną rzecz? Tak. Stary. Nie wydaje mi się, że jesteś z mafii. Według mnie nie jesteś z mafii, ale... A mi się wydaje, że ty jesteś. Ale źle mówisz. Po prostu nie masz racji. Za bardzo wygadany jesteś na licealistę. Ale właśnie zwróćmy uwagę na Mixera. Cały czas jest, nie? Mixer się nie odezwał ani razu. Według mnie to jest... Mi się wydaje, że oni mają zbyt jakieś duże sojusze. To jest coś pokręcą totalnie. Dobrze, a ty Marta, ty jest coś od ciebie. Ty jest trąbą, stary. Jakie masz podejrzenia? Nie mam żadnych podejrzeń, po prostu. Cały czas... Zwróćcie uwagę, jaki on jest duży. Pewnie parę lat kiblował. Ja powiem tak, bardzo dziwne jest dla mnie to, że ten gada, że mam info od Nowakowej, ten gada, że wie, że ja jestem dobry, a ja wiem, że jestem dobry i to jest dla mnie dziwne. To jest teraz dziwne. Nie wiem, co mam zrobić. Ale ktoś z was kłamie, ktoś z was widzę, że licealista cały czas z listonoszem coś kręca. Ale przecież nasze wersje się wcale nie gryzą. Ja nie musiałem mieć jakiegoś mega potwierdzenia, że jesteś dobry, ja po prostu wiem, że jesteś dobry, znamy się, jesteś kumplami. Okay. Wystarczy! Wędkarzu, na kogo stoisz? Ja na Pateckiego. No. Liczny raper. Patecki. Raper. Czech. Czech. A jeszcze ty. Patecki. Patecki. Marta? Serio, Marta, ja nie jestem. Możesz mi uwierzyć? Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, Marta. Ale serio, mnie to denerwuje. W ogóle już serio nie wiem, kto jest mafia, kto nie jest mafia. Na kogo? Tak, w sumie nic nie wiem. Bo dla mnie i on, i on. Nie, bo ja po prostu słucham. Czekajcie. Marta! Marta! Proszę. O! Miko, no proszę bardzo, trąba. Na kogo? Decydujący. I Patecki i Jackson, ale dawaj Czecha do wiatr. Jednego mieszkańca mniej. Wow. Czyli już wiemy, trąba kłamie, tak. Prosta sprawa. Dobranoc! Mafia znowu górą. Pomimo długiej dyskusji mieszkańcy dali się omamić. Bardzo proszę, aby przebudził się komisarz. Komisarzu, prawdę o kim chciałbyś poznać? Proszę, niech przebudzi się mafia. Dziękuję. Niech przebudzi się ochroniarz. Kogo chciałbyś ochronić tej nocy? Zastanów się dobrze. Dziękuję. Sędzia. Niech przebudzi się sędzia. Na kogo chciałbyś oddać głos w kolejnym głosowaniu? Dziękuję. Dzień dobry! Nie dla wszystkich. Cisza! Zejdź po prostu. Skoro ty nie byłeś pewien, on był komisarzem. On był komisarzem. Też na kogo on mówił? Na Pateckiego. I bronił trąbę, ale nie był. Zabijamy Pateckiego jak dla mnie. No, będziemy też. Chyba, że oni są w sojuszu. Tak też może być. Ale że co? Że ale dziwi mnie to, że powiedziałem, żeby
policjant z powołania mnie sprawdził i Trąba odezwał się jako pierwszy, więc albo jako mafia zapamiętał to, albo to zrobił. Ale skoro Trąba mówi, że nie był pewien, no to wychodzi na to, że kłamał, że nie sprawdził mnie. Nie, wcześniej powiedział też, że albo na Matyckiego, ale na Czecha i tak jakby mnie zmanipulował, żeby tak głosował na Czecha, a Czech nie był. Do mnie do klubu przychodzi bardzo dużo ludzi i po prostu oceniłem po wzroku, po tym, po zachowaniu, po tym spokoju. Niestety Czech okazał się, że po prostu taką jest osobą. Zdaje się na to. Nie, to jest strasznie dziwne, co tam mam. Za bardzo go też dołowała ta informacja, no tak. Jak się dowiedzieliśmy. Możecie mnie zabić, ale wtedy macie biegę grę. Przekonamy się. Właśnie. Chyba trzeba się przekonać. Zobaczymy. Dobrze, głosowanie. Mateusz, na co głosujesz? Patecki. Ja? No na Trąbę. Trąba. To jest pewne. Cztery na Trąbę. Trąba jest mafia. Okej. Trąba jest mafia. To jest pewne. Na kogo głosujesz, Czygu? Na Trąbę. Pięć masz, tak? Nie żyje. Czekaj, a ile ty masz? Nie żyje. Dwa, tak? No. Jedzie do polskiego. Sędzia może. Na kogo? To jest ciężkie, co teraz robię, ale w tym momencie chciałem zabrać ze sobą tego człowieka. Zabiłeś mafię. Dobrze! Dobrze! Ze względu na wielką egzekucję, podczas której zginęły dwie osoby, nie będzie dzisiaj głosowanie dobiegało do końca. Za długo to trwało. Zacznijmy. Bardzo proszę, aby przebudził się komisarz. Komisarzu, wskaż proszę osobę, która jest dla ciebie podejrzana. Dziękuję. Teraz niech przebudzi się ochroniarz. Wskaż osobę, którą chcesz ochronić tej nocy. Dziękuję. Budzi się mafia. Dziękuję. Bardzo proszę, aby przebudził się sędzia. Wskaż osobę, na którą zostanie oddany głos. Dziękuję. Wszyscy wstają. Tej nocy nikt nie zginął. Ochroniarz zrobił dobrą robotę. I powiem wam więcej. Nietoperze tej nocy latały nad moim domem. Ja uważam, że to Marta. Dlaczego? Czemu tak zmieniasz cały czas głosy? Chodźcie w ogóle raz na tego, raz na Patyckiego, raz uwaga, na Zajka. Uwaga! To jest decydująca runda. Mamy tutaj trzech mafiozów i czterech mieszkańców. Jeśli teraz nie zabijemy mafiozy, to już przegrywamy, bo jest tyle samo osób. Zależy. Może zależy, jeszcze żyje sędzia. Sędzia, nie? To zależy, jeżeli sędzia przeżyje, ale statystycznie to prawdopodobnie to jest ostatnia runda. Mamy większe szanse na to, że to ostatnia runda. Prawdopodobnie to jest ostatnia runda. Więc lepiej dobrze się stanowmy. Chyba, że wydaje, że nie ma tu... Ma to się w ogóle nie odzywa. Mi się wydaje, a Mariusz Koszulka? Mariusz Koszulka już był raz w więzieniu. Nie, to ja jestem... A mi się wydaje, że to nie jest. Dobrze, po kolei, Matusz, co masz na swoją obronę? No po prostu to, że jestem poczciwym mieszkańcem, który, no jak widać, jeden nie był już poczciwy i odpadł. I nie wiem, jakoś mam wrażenie, że mikser coś... Coś właśnie odrazał. On siedzi zbyt cicho. To, że teksty moich piosenek są o napadach, to po prostu moja artystyczna kreacja. Ale wydaje mi się, że Mateusz i Marta mogą być w mafii, bo jakoś za bardzo się tu steamowali, żeby Mateusza odratować. Dobra. Że co? Ale przed chwilą Mateusz wskazał Martę. A ja powiedziałam... A Marta w poprzednim głosowaniu na niego dała. Tak. A ja się oburzyłam, że on mnie wskazał. Coś pokręca. Dobra. Mogę wypowiedzieć tak. Karol na pewno nie jest w mafii. Nowczak, ty nie jesteś w mafii. Trąba nie wiem, czy ty jesteś w mafii. Ja widziałem wczoraj Marta. Wczoraj Marta o bardzo później porze. Nagle zerwała się do mnie i... Ale czemu ty cały czas nie masz zdania? Zerwałaś się z ciebie? Matu, za kogo głosujesz? Zostanę przy poprzednim zdaniu Trąba. Trąba. No, według mnie Trąba. Muszę być... Trąba. No to... I by... Czekaj! Byłeś w mafii. Na kogo głosujesz? Ja? Głosuję na Martę. Muszę na Martę w takim razie, żeby była jakakolwiek szansa, że sędzia zagłosuje. Zginam się. I kim byłeś? Byłeś w mafii. Wiskę z miasta. Dobranoc! Teraz najważniejsze zagranie ochroniarza, jeżeli jeszcze żyje, a później sędziego, jeżeli żyje. Komisarzu, proszę przebudź się i wskaż osobę, o której prawdę chcesz poznać. Dziękuję. Ochroniarzu, kogo chcesz ochronić tej nocy? Dziękuję. Niech przebudzi się mafia. Kogo chcecie zabić tej nocy? Dziękuję. Proszę, niech przebudzi się sędzia. Na kogo oddałbyś głos, bo niestety zginąłeś i mafia wygrała. No nie, no za! Od pierwszej rundy wiedziałam, że to ty! Zawsze! To jest serio, siedzisz w mafii? Ale jestem... Czemu go nie zrobiłeś? Ale kto był jeszcze mieszkańcem?
ja byłem mieszkańcem. No i ciebie chroniłem teraz. To było super oczywiste, że jest. No właśnie, to już było tak pewne, że jestem w mapie. Ale to nie, no na pierwszym. Ale no właśnie nie, bo Trąba mnie zmylił. Bo ja myślałem, że Trąba jest komisarzem, a nie Karol. Ale najlepszy moment, jak umarłem ze śmiechu, jak Karol obrzał nim Czecha na początku. Ja wiedziałem, że go dadzą, wiedziałem, że go dadzą. Ja musiałem się przestać. Bo ja wam powiem, graliśmy dwie testowe rundy przedtem i dwa razy ja byłem w mafii i po prostu wysadziliśmy Czecha dwa razy, bo za dużo miejsca zajmował, bo mocno za ciasno. Kochani, cieszę się, że jestem w waszym mieście, ponieważ poprzednim, którym byłem, panował gang i przejął władzę nad miastem. Aczkolwiek, podobno w mieście i tak nie jest bezpiecznie. Podobno macie tu kartel. Jeszcze nie wiem, czym się zajmuje i nie wiem, kto do niego należy, ale cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście mogli się przedstawić, powiedzieć, jaką funkcję pełnicie. Ja jestem strażakiem i sobie leję wodę. Okay. Czyli bezpieczeństwo troszeczkę, tak? Dokładnie. Miasto. Ja jestem lekarzem rodzinnym. Ja jestem piekarzem, dostarcza buki dla całego miasta. Ja jestem zwykłą gosposią. Naprawiam telefony. Ja też jestem strażakiem i też dużo wody przelewam. Ja jestem biologiem. Mój drodzy, ja go zdał! Byłem z nim w poprzednim mieście, ledwo uciekłem. Było ciężko. Sprzedawałem ostatnio nietoperze. Dosyć dobrze mi to szło. Tym razem przeniosłem się troszkę na kamelony, bo mam wrażenie, że ta mafia trochę nietoperze polubiła. Ja pracuję w banku, więc jak potrzebujecie jakieś furki, to chętnie przydzielę leasingu. A jestem chirurgiem. Kurwa, chciałem być chirurgiem. Ale był lekarz. Właśnie chciałem gościa zgasić, nie? Że zwykły pediatra. No ja właśnie też Patecki? Tak. Kim jesteś? Taksówkarzem. Ale wygląda na taksówkarzem. Ja ogólnie jestem sportowcem i gram dużo w koszykówkę. Ja jestem kierowcą Ubera i nie lubię taksówkarzy. To ja nie lubię. Bardzo się cieszę, że się poznaliśmy. A teraz... Dobranoc. Bardzo proszę, niech przebudzi się ochroniarz. Ochroniarzu, kto ma przeżyć tej nocy? Dziękuję. A teraz niech przebudzi się kartel. Kogo chcecie się pozbyć? Dziękuję. Komisarzu, prawdę o kim chciałbyś poznać? Zaśnij proszę. Czy mamy w mieście sędziego? Na kogo chciałbyś oddać lewy głos? Dziękuję. Dzień dobry wszystkim! O nie, to jest trolling! To jest trolling! To jest trolling! Trolują mnie! Trolują mnie! Trolują mnie! Ja powiem tak, Wczoraj w nocy była u mnie ta pani naprawić swój telefon. A tak to się teraz nazywa? Nocy telefon? Nocy, ale mimo że są zamknięte od 19, patrzyłem na sklepie i była taka kartka. Znaczy nie, nie chodzi o to. Była u mnie... Nie, nie miała telefonu. Zostawiała u mnie telefon i był tam, podejrzałem sobie troszeczkę, już go naprawiłem, włączyłem, patrzę SMS-y i były bardzo podejrzane SMS-y. Nie będę zdradzał, z kim była przeprowadzona konwersacja. Ale kto? No, Marta tutaj, tak? Nie. Ale nie myślę, że... Nasz chirurg? No. Pod jakim względem mnie oskarżysz? Ja jestem chirurgiem, leczę wam dzieci ciała. A co to były za SMS-y? No nie mogę ujawniać, ale były bardzo podejrzliwe. Ale zobaczcie, Rodo. Zobaczcie jaki to jest w ogóle. Naprawia telefony i przygląda SMS-y. Kto tak robi? Jesteś normalny? Jeżeli by widział, że ratuje miasto, też bym tak zrobił. Wydawałaś mi się podejrzliwa. A widzieliśmy, że w mieście jest skarbę. Wyczytałem to z swoich oczu. Twoich SMS-ów. Jeśli mnie wyrzucicie z miasta, to pożałujecie. Dobra. Możemy ja mogę pożałować. Możemy się przekazać. Serio. Dobra. Serio pożałujecie. Dobra. Rosyjska ruletka. Jezu, jesteś czyli jest nadal. To jest nada sklep. Nie. Jesteście okrutni. Jak mnie zabijecie, nie mafii. To będziecie wiedzieć, że on kłamie. Serio. Dobra. Jak umrę, to się ujawnię. Dobra, miły dobra. Możemy tak zrobić. Później najwyżej... Dobra. Proszę się uspokoić. Bez sensu. Właśnie z sensem. Właśnie bez sensu. A sorry, właśnie jesteś w mafii. Ciężki to jest wybór, ale zaryzykuję Martę. Oho, czyli mamy kolejną mafię. Dobra, no Czeko, to będzie prosta rundka. Strażak sam. Weronika? Okej, Kolejna mafia. Też głosuję na strażaka. Krzychu? No ja już wiadomo, jaki mój głos jest tutaj na Martę. Ja też na Martę. Dla mnie Patecki, masz jeden głos i za bardzo się kumpluje z Matusem Patecki. Matus? Marta. Cztery. Marta teraz. Ja? No. A, sorry.
ja wiem, że ja jestem dobra i wiem, że on kłamie o tym, że ja jestem zła, więc ja głosuję na niego tylko dlatego, że na mnie teraz zagłosujesz. Jestem pewna, że kłamiesz. Marta, i kto nie zagłosował na Martę, ten jest... Dobranoc. Pamiętajmy, kto głosował na Martę i kto... Nie, nie. Kim byłaś? Pokaż. Kim? Ochroniarzem? Nie macie żołnierzy. Ochroniarz! Patecki! Nie myślałem, że ten kartel jest aż tak przebiegły. Bardzo proszę, aby przebudził się kartel. Kogo chcecie odstrzelić? Proszę jednogłośną decyzję. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, aby przebudził się komisarz. Prawda, o kim chcesz poznać? Dziękuję. Teraz niech przebudzi się sędzia. Na kogo chciałbyś oddać dodatkowy głos przy głosowaniu? Dobra, dzięki. Dzień dobry wszystkim. Poza tym... Ej, wiecie co wam powiem? Bo jak pracuję w banku, to Patecki u mnie kiedyś był właśnie pod samochód. Twojej firmy tam byli. Wydaje się on w porządku człowiekiem, ale nie podobają mi się osoby, które tak zrzucają totalnie podejrzenia na inne osoby. Czyli wy? Masz kogoś konkretnego na myśli? Tak, moją prawą stronę bardziej. Czy ja? Co ty, Karol, na to? Ja jestem całkowicie zwykłym handlarzem narkotyków. Aktualnie kameleonów. Jeśli chcecie jakiegoś kupić, zapraszam. Pewni youtuberzy mają jednego, bardzo lubię oglądać zresztą. Ja nie wiem, ale no to była dziwna akcja, bardzo, to trzeba przyznać. I to od razu, tak, nie? Tak, to było bardzo dziwne. A mogę zadać pytanie, czy nie dziwna akcja była to, serio, mieszkańcy? Krzychu od razu powiedział na Martę, no i okej. Okay. No, no to też było dziwne. No nie, to było pierwsze dziwne, Karolu. Także jeżeli, ty na głupiego nie wyglądasz, także... Ale Marta była ochroniarzem, a powiedziała, że na pewno Krzychu jest zły, więc też... Miała, ale Krzychu pierwszy wyskoczył. Krzychu pierwszy wyskoczył. Czy ktoś pamięta, co powiedziała Marta? Marta powiedziała jakby, że głosuje na niego tylko dlatego, że on na nią jakby... No to jest, znaczy dobra, no Krzychu jesteś w mafii. No okej, okay, ale zobaczcie, tak. wy poparliście. A ty właśnie zaatakowałeś od razu Pateckiego, tak? Proszę, to też dziwne. No bo oboje poparliście nagle Martę jakoś, a mi się nie wydawała ona, że jest, wiesz. Według mnie Krzychu był pewny, jest fajnym chłopakiem. Wydawało mi się, on jest w mafii. Wydawało mi się, że jest fajnym chłopakiem i że wygląda na komisarza. Mateusz, co ty na to? Ja to, że Patecki tu odgrywa dobrą manipulację znowu. Nie, a mi się wydaje, że właśnie tutaj po moja prawa z tym. No. Aha, myślę, że znowu ja! Mi telefon zaczął od razu smakować, jak to myślałem. Kartel ma coś wspólnego z irokazami. Wszyscy oprócz różowych. Wszyscy mają irokazy. Czyli kto ten? Nie no, takie wąski. Raczej nikt kartelu z różowymi irokazami nie pracował. Postawione wąski do szkoleczka. I ten, który siedzi tak cichutko. To jest właśnie... Czechu. Ja kolejny raz jestem cicho generalnie. A kto według ciebie należy do kartelu? Według mnie do kartelu należy Mateusz. Z tego względu, że... Mamy dwóch. W poprzedniej rundzie. Trzech. Niezła próba. Cały czas. No więc należy do kartelu. Nie. Powiedziałeś, że Mateusz należy do kartelu. Tajemnicie. Który Mateusz? Zubera. Ale ja już ostatnio z nim jechałem, ma 4,9. Przepraszam bardzo. Mój konflikt z taksówkarzem to jest zupełnie inna sprawa. To nie chodzi o parapunkty jakiegoś kartelu. Po prostu go nie lubię. Ale to nie znaczy, że jest kartel. Bo tak? Tak? Dobra, ja jestem tak troszkę bez strony. Ciężko mi jest... Poczekajcie. Kartel jest gdzieś po lewej stronie, czy nie jestem pewny. Czy mieszkańcy się zgadzają głosować za Krzychem w tej rundzie, czy nie? Nawet kamerą. Na 100%. No jeżeli nie była Marta, to dawcie to starczy. Głosuję. Dobra, to ja w tym momencie... Jestem likwidatorem. Kogo wysadzasz? Nie, daj mi, ja to robię. A ja mogę? Nie. Ale on... Ty się wysadziłeś już. Razem z kim? Z Krzychem. Kim byłeś? No wie to, że był z mafii, no kurde. Kto patrzy na telefony? Mafia? Mafia! No i kim? Dobrze, Patecki! Dobranoc! Dopiero likwidator musiał wziąć sprawę w swoje ręce, ponieważ kartel bardzo mocno tutaj działa. Bardzo proszę, aby tenże kartel się teraz przebudził. Dobrze, dziękuję. Komisarzu. Dziękuję. Sędzia, na kogo głos w przyszłym głosowaniu? Dziękuję. Dzień dobry.
Nie ujawnię. Jest mam cały czas wrażenie, że on we mnie strzeli. Ja cały czas, nie. Nie mamy ochroniarza, to trzeba przypomnieć. Ej, mogę się teraz podejrzany, podejrzany, bo strzechałem Pateckiego, był niewinny. Ale mimo wszystko zapewniam was, że ja jestem czysty i według mnie podejrzanym jest tutaj Trąba, który zwrócił uwagę, jak był... Nikim. To się odzywał. Jaki był zaangażowany, tak. A teraz jest powiedzmy ci. Znaczy ja ci wierzę, bo nikt nie... Ja o tym nie pamiętałem, że pokazać niego, ale wierzę ci, że nie jesteś, ale nie wiem, czy Trąba jest tak szczerze. Nie wydaje mi się. On powiedział, że Trąba... Nie, według mnie Trąba jeszcze jest, uwierzcie mi, naprawdę. Nie słuchajcie ich tam po lewej, oni za bardzo dobrze trzymają i Karol też jest podejrzany. Według mnie strażak. Pan się tłucze z tyłu. Który strażak? Wiadomo, że pan. Ci na bago, no nie może być, on nie może wiedzieć. Nie, moim zdaniem on nie jest i Karol nie jest. Wiesz czemu? On nie wie totalnie, o co chodzi, a Karol sam pierwszy powiedział, że jakby zagłosowałem na Matusa, ale jakby co, to nie ja. Głosujmy. Michael. Ja, Karol. Dlaczego Michael? Wydaje mi się, że w tej grze Michael może po prostu grać tego takiego, który nic nie mówi. A on zawsze będzie mafy do końca. Jako jedyny to tytuł na razie nic nie mówisz. Nie jestem z karteru, przepraszam, obstawiam, że z karteru jest ten przymilaszek. Nie wiem, co mam zrobić. Na kogo, Karol, głosujesz? Pasa jego gościa. No, Piotrka, a ty na kogo? Karol, a ty na kogo? Ja na Trąbę. Jezu. Ja jestem pewny, że nie jestem, więc... Oni grają, no kurczę. Po co on miałby... Trąba jest na 100%. Mike mi się zdaje, że też, tak jakby rzucił na niego oskarżenia, mówię, że Majka nie wybiorą, żeby jakby... Trąba dał na Majka, a Mike na kogo dać? Ja dałem na Karola. Nie, no Karol jest czysty. Mi się zdaje, że... Karol, głosuj. Mi się też wydaje, że... Decyduj. Piotrek, bo będzie miał więcej. Wiadomo, że teraz polecę, no bo ich oskarżyłem, no kurczę. Jak ktoś mówi dobra mina do złej gry, Piotrek. No wiadomo, że tak. Piotrek na kogo? Ja głosuję na... Tak. A ty? Trąba. Czyli Piotrek, no Piotrek. Piotrek 3, Trąba 2. Piotrek żyje. Piotrek. No i pokaż. No i pokaż, kim byłeś. Mieszkańcy miasta. Co? No, mówiłem. No, Radac! Dziękuję za grę, mafia wygrała. Jeszcze chciałem sobie. No, no, ja jeszcze chciałem sobie postrzelać do was! Mówiłem, że masz. A ja Trąba filmowałem. Trąba milion! Dobrze. Także moi drodzy, dwa razy zwyciężyła mafia. No mimo wszystko fajnie się bawiliśmy, ja się bawiłem świetnie. Jeśli chcecie więcej mafii, oczywiście zostawiajcie łapy w górę i nie siedźcie nigdy na tym miejscu. Tam jesteś fatalny. Ja będę zawsze je odstrzeliwał. Widzimy się, słuchajcie, już jutro. Trzymajcie się, narazka, elo!